Siema, siema, z tej strony Kaz, witam serdecznie w czwartym odcinku już z Forza Horizon 4. Dzisiaj na pokładzie Audi RS7. I dzisiaj trochę dłużej posiedzimy właśnie w RS7, z tego względu, że prowadzi mi się ją naprawdę, naprawdę świetnie. Jest to pojazd, który mierzy najdłużej, odkąd kupiłem Forzę i wszystkie samochody, a mam już ich w kolekcji 40 około. Tak więc RS7 jeździ mi się najlepiej, ze względu po pierwsze na jej wygląd. Wygląda świetnie, bardzo przyjemna jest dla oka. Po drugie ten dźwięk, no za chwilę też będziemy mieli okazję posłuchać jej jakby w pełnej krasie. A po trzecie ona bardzo fajnie się zachowuje w zakrętach, zwłaszcza po takim trochę dłuższym posiedzeniu przy tuningowaniu poszczególnych części samochodów, w sensie w tym takim szczegółowym tuningu, dostrajaniem różnych części. Świetnie trzyma się w zakrętach, za chwilę mam nadzieję, że będę mógł wam to pokazać w trakcie wyścigu, bo właśnie kierujemy się do jednego z nich. Zobaczymy, na ile się wtedy pokryją moje słowa z rzeczywistością i jak będę w stanie opanować ten samochód już w trakcie wyścigu. Dojeżdżamy już na miejsce, przy okazji mamy świetne widoki. I nie chodzi tylko o tą czarną bestię, ale wszystko, co nas tutaj dookoła otacza. No wygląda to naprawdę, naprawdę cudnie. Forza Horizon 4 jest naprawdę piękną grą. Także naprawdę co przejazd, jaram się czymś niesamowicie, czymkolwiek zobaczę, tak na dobrą sprawę. Bo gdziekolwiek nie pojedziemy, tam jest coś, na czym można zawiesić oko. Nawet w mieście. Myślę, że do miasta jeszcze nie raz się przeniesiemy, także będzie okazja to zobaczyć. Okej, 200 metrów do rozpoczęcia wyścigu. Już jesteśmy właściwie na miejscu. I zobaczymy, jak będziemy sobie radzić na pokładzie RS7 w trakcie wyścigu. Wyścig solo. I czekamy na załadowanie się naszego wyzwania. Okej, zaczynamy. Okej, lecimy. Na starcie bardzo ładnie. Udało się tutaj zyskać parę pozycji. O, tutaj przycierka delikatna. Tutaj też bardzo, bardzo blisko było. Czy na wyjściu się uda? Ale jesteśmy po zewnętrznej, więc może... A nie, dobra, udało się. Ale tutaj niepotrzebnie trochę redukcja, mam wrażenie. Czyli co, przed nami jedzie Maserati i zdaje się z przodu jedzie Aventador na czele. Jeżeli się nie mylę. Czy to jakiś inny twór, czy to Huracan? To chyba Huracan. Tak, to Huracan, którym jeździliśmy zresztą w poprzednim odcinku. Ale z bodykitem jakoś zupełnie inaczej to wygląda. Okej. Udało się wziąć Lambo. Teraz tylko nie spierdzielić tego. Dobra. 70% trasy, także już większość toru mamy, właściwie trasy mamy za sobą. Oj, tutaj niepotrzebnie zwolniłem. Straciłem trochę jakby. To byli prawdziwi gracze, to mogliby wykorzystać właśnie ten błąd. A i znów za szeroko. Już niedługo. Słyszę cały czas Huracana po lewej stronie. Słyszę go bardzo blisko w każdym razie. Oj, szeroko, za szeroko. Dobra, walka do końca. Wow. Było blisko, ale udało się
za pierwszym razem dojechać na pierwszym miejscu. Świetnie, bardzo dobrze. Otóż Audi świetnie się spisało, mi udało się w miarę też je opanować, także jestem zadowolony. No i co, żeby nie przedłużać, lecimy na kolejny wyścig. Także myślę, że widzimy się już na starcie kolejnej trasy. Okej, jesteśmy na starcie kolejnego wyścigu. Także jeszcze tylko potwierdzenie startu i jedziemy. Mam nadzieję, że powtórzymy poprzedni sukces. Okej, zobaczymy, czy na starcie tutaj również sobie Audi poradzi tak dobrze jak wcześniej. No tutaj już trochę mniej pozycji zyskanych, ale też widzę, że dużo lepsze fury jadą. Dobra, tu się udało, choć było niebezpiecznie. Aj! Wyhamowanie niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne. O, szeroko, bardzo szeroko. Cały czas coś siedzi mi na plecach, cały czas gdzieś tam przeciwnicy bardzo blisko się trzymają. Na zewnątrz bardzo mocno wyniosło. Ale okej, jesteśmy tuż za podium. Ale bardzo krótka trasa jest, widzę, bo już mamy 50% przejechanej trasy. Także bardzo, bardzo krótka jest. Mamy bardzo mało czasu na to, żeby móc tą czołówkę przegonić. O, tutaj trochę pościnane, ale w sumie wiele to nie dało, bo w sumie nie zbliżyłem się aż tak bardzo i na pewno nie na tak długo, jakbym chciał. O, tu na styku było. Wyścig prowadzi Audi R8. Próbujemy dogonić oczywiście. Okej. Aj! Dobra, udało się na szczęście zrobić to w ten sposób, że... Ach, kurczę, jak blisko! Jak blisko! No! Siadło. Dobra, udało się. Nie był to łatwy wyścig. Przyznam wam szczerze, że podchodziłem do niego mnóstwo razy. Nie wiem, 15 to myślę, że spokojnie. Cały czas gdzieś tam brakowało tego wykończenia, ale w końcu się udało. W końcu udało się zakończyć ten wyścig na pierwszym miejscu. Nie było łatwo. A generalnie poziom trudności i tak już ściągnąłem na pro, zdaje się, z niezwyciężonego, tak. Niezwyciężonego na pro. Już i tak ściągnąłem poziom trudności, także kurczę, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Cały czas jakby ten bot, który jedzie jako pierwszy, jest bardzo ciężki do pokonania. Ci tam na końcu, no to wiadomo, ich to idzie łatwo ominąć. Wyprzedzić właściwie. Jakby ten środkowy element stawki już trochę ciężej, a ten pierwszy zawsze sprawia sporo problemów. Okej, sprawdźmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj, gdzie mam najbliżej do kolejnej konkurencji. Tutaj będzie przez miasto. Może być trudno, aczkolwiek na zakrętach ja mogę dużo zyskiwać. Zwłaszcza, że tu nie będzie aż tak dużo szybkich zakrętów, więc myślę, że na spokojnie możemy tam się udać. I tym razem jednak zabiorę was na przejażdżkę. Właśnie z racji tego, że jedziemy w R7, która brzmi świetnie. I teraz się włączyła właśnie kontrola trakcji. Nie wiem dlaczego. Czasami zdarza mi się tak właśnie po wyścigach, że włącza mi się ta kontrola trakcji, mimo iż jak widzicie jest wyłączona. Nie mam pojęcia dlaczego tak to się dzieje. Natomiast zawsze sobie to przeklikuję z powrotem, włączam, wyłączam i teraz już nie powinno być tej kontrolki. Tak. Już nie ma kontrolki, kontrola trakcji wyłączona. Nie wiem czemu tak się dzieje.
W każdym razie najważniejsze, że wiem, jak sobie już z tym radzić. Okej, niecałe 6 km do celu. No i co mogę powiedzieć o Audi RS7? Brzmi świetnie, dużo lepiej niż RS6, a dobrze wszyscy moi znajomi wiedzą, że moim ulubionym Audi jest właśnie RS6 i zawsze było pytanie, czy słyszałem, jak RS6 brzmi i czy słyszałem, jak RS7 brzmi, i właśnie było dużo głosów, że RS7 brzmi lepiej. RS7 brzmi, mam wrażenie, trochę bardziej drapieżnie, natomiast obu tych samochodów naprawdę bardzo mi się podobają i nie potrafię jakby powiedzieć, który bardziej. Chociaż taką dobrą sprawę, bardziej buczy, bardziej taki basowy podźwięk ma właśnie RS7, co do mnie bardziej przemawia. Aczkolwiek chyba właśnie z tego tak zwanego fanboyostwa Audi RS6 chyba nie potrafię się do końca do tego przyznać. Tak mi się wydaje. No ale cóż, no, najważniejsze jest to, że coraz lepiej już sobie radzę w tym pojeździe. Ale niepodważalnym faktem jest to, że jest to auto, którym jeżdżę najczęściej w Forzie, także no myślę, że tu jednak RS7 względem RS6 akurat w tej odsłonie króluje, w sensie na tej płaszczyźnie, o, bo w prawdziwym życiu wolałbym RS6. Okej, okay, taka luźna rozmowa podczas dojazdu do kolejnego wyścigu, a już tylko 200 metrów dzieli nas od tego, aby zameldować się na starcie. I jesteśmy na miejscu, także dołączamy do zawodów. No i co, zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem ten wyścig ukończyć. Nie chciałbym powtarzać tego tyle razy, co tego drugiego wyścigu. Oj, to była katorga, to była męczarnia totalna. No ale nic, no tak jak powiedziałem wcześniej w jednym z poprzednich odcinków, chcę, aby Forza sprawiała mi lekki problem, chcę, żeby to było dla mnie wyzwanie. No i cóż, jaka byłaby radość z jazdy w Forzie, mając poziom, nie wiem, łatwy? A też zależy, kto jakie ma podejście. Ja akurat wolę, żeby Forza mi trochę ten opór postawiła. No ale skupmy się może już na wyścigu, bo już pędzimy przez miasto. Oj, 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 oj. Okej. Wjeżdżamy już do miasta, robi się coraz ciaśniej. Aventador. O, trochę go przytarliśmy, ale udało się wyprzedzić. Trochę te jakby informacje odnośnie tego, ile punktów zdobyłem, mi zasłaniają zakręt, te, które się pojawiają tak na lewo od samochodu. O, tu na farcie trochę. O, tam dużo, dużo szczęścia tam było przy tym murku. Okej, tu trochę zarzuciło, trzeba było kontrować. Okej, mamy przewagę, najważniejsze teraz, żeby jej nie stracić jakimś głupim błędem. O, tu troszkę słabo to poszło. Widzę, że już mnie doganiają przeciwnicy. I teraz na prostym może być problem, bo Audi nie należy do najszybszych samochodów, nie ten model, którym jadę, w sensie nie moja konfiguracja. Ja tutaj postawiłem bardziej na zakręty, więc jeżeli teraz nikt mnie dogoni, to myślę, że zwycięstwo mamy w kieszeni. I jeżeli nie popełnię jakiegoś błędu, który mógłby się skończyć tragicznie niż to. Kurde, czuję presję. Nie mogłem tak czysto fajnie wejść w to. Okej. Meta jest coraz bliżej. Widzę, że ktoś się do mnie zbliża cały czas. Bang. Za pierwszym razem udało się, świetnie. Pod koniec już się trochę denerwowałem. A to Reventon był, nie Aventador, okej. Czyli to Reventon siedział mi na plecach. No dobra, słuchajcie. 3 wyścigi na pokładzie RS7. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zobaczymy za chwilę tylko, czy nie będziemy mieli jakiegoś losowania. No i dajcie znać, jak wam się podoba to auto, bo mi podoba się mega. Szkoda, że jest mało opcji do tuningu.
Mogłoby być ciut więcej. Jasne, to jest auto klasy premium. Ono nie powinno być aż tak, moim zdaniem przynajmniej, modyfikowane, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast jakieś dodatkowe detale moglibyśmy jednak trochę pozmieniać. No dobra, słuchajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, to dajcie o tym znać w komentarzach lub też pozostawiając łapkę w górę. Będę wtedy wiedział, że oglądacie, że wam się to podoba. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Siemanko.